To będzie film o łowieniu szczupaków na drużnie, na przynęty gumowe, a wśród nich królować będzie ślepy Ricky. Musicie to koniecznie zobaczyć. Siema. Wiele lat planowałem przyjazd nad jezioro Drużno. Wszelkie okazje przechodziły mi koło nosa. Aż w końcu w tym roku, też za namową Łukasza, udało mi się znaleźć chwilę czasu, a Łukasz znalazł przede wszystkim dogodny termin, aby zetknąć się z tą wodą, o której słyszałem wiele dobrych rzeczy. Widziałem wiele naprawdę niesamowitych szczupaków łowionych na tym jeziorze. No w końcu będę miał okazję sam się przekonać, czy faktycznie można tutaj tak systematycznie łowić duże ryby, albo w dużych ilościach, podobnie chociażby jak na Rugi. Mamy zaledwie kilka godzin, jest godzina 7, możemy łowić do godziny 15:30 mniej więcej, także mam nadzieję, że w tym czasie cokolwiek uda się złowić, a już o wielkich marzeniach nie będę wspominał, bo woda ma ogromny potencjał. Ale jest jedna rzecz, z jednej strony bardzo dobra, ponieważ woda poszła do góry, co też dobrze wpływa podobno tutaj na brania. Ważne jest, żeby też nie była zbyt duża, bo nie widać roślin, między którymi łowimy te szczupaki. Na pewno rośliny widać na wierzchu, bo strasznie dużo płynie powyrywanych roślin, konarów. Po prostu dużo zanieczyszczeń jest na powierzchni. Zobaczymy. Mam nadzieję, że ta woda będzie łaskawa dla mnie. Pierwsze zbrojenia. Fire Tiger podobno ma tutaj wzięcie, więc Zander Tis może będzie akurat w targecie szczupaków. Woda nie jest zbyt przejrzysta, także no wszystko by się zgadzało. Będziemy próbować wszystkimi kolorami. Fire Tiger i zbliżonymi Ricky the Roach. Bull Tis, Zander Tis pójdą na pierwszy ogień. La Sportiva. Jak widzicie, pierwsze niewielkie koty za płoty. Niewielka ryba upchnęła Pultiza 18 cm. Także im większa przynęta, tym mniejsza również gwarancja tego, że może walnąć większa ryba. Być może tak. Na pewno nie gwarantuję, że łowimy selektywnie. Małe ryby również potrafią trochę większe kotlety uderzać. Ale jest! Pierwszy szczupak. Bum! Siedzi. Co ty gadasz?
Dobra, co się wydarzyło, kurwa? No, spadł. Był na haku. Spadł. Był na haku, dlatego. Na haku, no. Dobra, ryba. Ja pierdzielę. No i się nie stało. I właśnie tu mamy tą zależność. Ja nigdy nie używam haków, bo tworzy się dźwignia. Zobaczcie. Bultis uzbrojony hakiem. Nawet nie była wyciągnięta do zbrojka. I niestety ryba łupnęła, zaczepiła się za hak i przy łódce naprawdę fajny klamot spadł. Także lepiej zostawić do zbrojkę, bo jednak nie tworzy ona dźwigni, podąża za szczupakiem i wyholowanie takiej ryby daje nam dużo więcej szans i prawdopodobieństwa przy dozbrojce, także szkoda, kurde, no ale jest otwarcie, dobrze. Kilkanaście pierwszych minut to całkiem nieźle. Cztery brania, jedna duża ryba niestety spadła Łukaszowi, jedna niewielka wyjechała, no zapowiada się całkiem dobry dzień, pomimo że, tak jak wspominałem, nie wiemy gdzie rzucamy, przeciągamy nad roślinnością, ale to szczupakom nie przeszkadza. Jak zobaczą kawałek interesującego go silikonu, widać, że lutują i to całkiem nieźle. Mocne, fajne brania. Po prostu trzeba dryfować, dryf za dryfem, ale też gdzie już mamy pierwszy kontakt z rybą, warto rzucić kotwicę, dobrze obłowić i może dzień dzięki temu będzie bardzo udany. Chociaż już można powiedzieć, że kontakt był z rybą to najważniejsze, a reszta to już będzie tylko na plus. Ty się zajmij rybą. Nie jest zbyt duży, ale łupnął od razu bardzo daleko. Do tego jeszcze przedzieranie przez rośliny. No i mamy pełną zabawę. Łubu dół! Siedzi. Kotwiczkę rzucisz? No i co kotwica tam? Nie widać nic. Nie ma czasu na zdjęcia, trzeba kotwicę rzucać. Dokładnie. Dobra. No, Misiu. Pokażę. Nie, taki mały. Myślę, że kręcimy się w granicach 75-80. Zaraz zobaczymy, co się wydarzyło. Tendencja wzrostowa, najważniejsze. Ale świetne, już takie trochę cięższe, grubsze, zimowe szczupaki. No i zobaczcie, Bultis. Nadal dość średniej wielkości ryba. Przynęta, no już troszeczkę większych rozmiarów, ale walczymy o coś większego. Najważniejsze, że pasuje kolor, praca przynęty, sposób prowadzenia. No i oczywiście dobre miejsce dryfu. Ale wariat! Wiesz, ta historia z tą rybą jest, bo w początku myślałem, że puknąłem w roślinę, a to był jednak on. Na dwa razy? Na dwa razy, tak. Mówiłem ci, że nie jestem pewien, czy to ryba, czy roślina, bo było puknięcie. Przyspieszyłem. Bultis. Pięknie. Przyspieszyłem prowadzenie i dosiadł. Zanim Łukasz się dobierze do szczupaka, rzucimy kotwę. Bo tak jak mówiłem, jeżeli coś się dzieje, to warto na chwilę się zatrzymać i dokładnie obrzucić okolice. Może poprawi jeden podobny, albo przynajmniej będzie jakaś większa mama. Sportowy. Czekamy na jego prababcię.
Brawo. W końcu wyholowana ryba. Walczymy dalej. No i następny habaziowiec. I zobaczcie, wielkość przynęty nie decyduje o wielkości ryby momentami. Niewiele większa ryba od Bultiza, ale najważniejsze, że działa. Bum. No słuchajcie, kurczę, jak na pierwsze spotkanie z tą wodą, to naprawdę nie jest źle. Nie takie łowiska były mało przychylne. Zamykały się przede mną, przed moimi kolegami, a tu proszę, trochę mniejsze, trochę większe, cały czas się dzieje. Już mieliśmy kilka przestrzelonych brań, Łukasz też jakieś miał spady, także kurczę, a to zaledwie druga godzina naszego łowienia. Świetnie. Tak zwany Bultis time, o to chodzi. Ale wjeżdżają. Charakterny. Chodź tu. Nie chcę zostać gwiazdą. Nie ma ciśnienia na szkło. Nie ma. No dobrze. Kilka minut później. Zamiast Bultis time, coffee time, tea time. No i w końcu mamy. W końcu mamy Bultis time. Brawo. Brawo. Coś zmieniałeś w Bultizie, że masz tyle brań? Zrobiłem jedną rzecz. Mianowicie taką, że dałem przychodkę w ogonek. A ty, to taki cwaniaczek. Skandynawskim pomysłem. Tam grzechotka to podstawa, a tutaj u Kaniu widać, że ogląda pajkwajty i inne filmy. Czy nie? Troszkę. A tak na poważnie, grzechotka jednak potrafi nieraz zrobić różnicę. Łukasz ma bardzo dużo brań i teraz już wiem, o co chodzi. Tak się zastanawiałem, niby ta sama przynęta, podobny sposób prowadzenia. Nawet prawie ta sama wędka. I co? Grzechotka zrobiła różnicę. Gimnastyka artystyczna. Zaczyna się na pełnym wygięciu. Ale szata. O. Szczupak się spiął, a całkiem niezły. Był taka 70 z plusem, ale po drodze zapiąłbym Łukasza, który chciał pomóc. Ja pierdziele, tak to jest, jak się człowiek wygina, włącza kamerę i rybie daje trochę luzu. Ale obudziła się zaraz przy łóżce, także... Ale ładny, ładny. Oszukała mnie. Około 80, no tak strzała poleciała. No dobrze. No ja trochę nie wierzę w to, co się dzieje, bo byłem dość pesymistycznie nastawiony. Czy to może być kolejna woda, która po prostu za pierwszym razem nie wypłaci, ale dzień konia chyba się rozpoczyna, także jest to raj. Kombinuj. Ty, ale co mi go wyciągałeś? Ja już nie widzę go, gdyby to przyszedł jechać. Czemu ty przyszedł? No i się wydarzyło. Miłośnik. Kotwica w dół. Może, co? Może być. A może nie? A może. Decyzyjność zero. Ryki?
Ricky. Tym razem? Tym razem Ricky. Tym razem Ricky. Pięknie. No zobacz, jakie pijawki ma, siedzi przy dnie. No, pochowane. Tak. Dostał Rickiego tutaj nad głowę, to i przydzwonił. I co, Saladin? Saladin. Ale. Czerwona kotwica. Nie, no chyba. Zawsze tak. Jakiś niuansik tak musi być. To, tak sobie też to tłumaczę, że gdzieś tam zaakcentuję, to, żeby miał gdzieś punkt do uderzenia, ale tu zadziałał ewidentnie po prostu Ricky. Swoją ale to blisko walnąłeś, co? Tutaj przy łuce, tak. Swoją pracą taką, ma dosyć mocną pracę. Ale już trochę przyjął ryb. To jest guma, która jest, była założona nowa przy poprzednim wyjeździe. No, przerzuciła mi się około 10 szczupaków, ale no, ma trochę tutaj śladów. No, aktywne były. I jest co? Aktywne. Co ciekawe, oślep. I to dwustronnie. Nie wie, co łowi. Nie, po prostu nie boi się. Wpada w te krzaczory i nie widzi przeszkód. No właśnie, to jest piękna strona wędkarstwa. Zawsze wędka znajdzie wytłumaczenie albo dla porażki, albo dla sukcesu. Generalnie Ricky nie boi się szczupaków i dlatego je łowi. Co się wydarzyło? No, chciałem właśnie zjeść śniadanie, ale zapomniałem, że nie zabrałem ze sobą sztućców żadnych. Na szczęście przyszło mi z pomocą wegański widelec drużnieński. I mam czym jeść śniadanie. Ekologiczny. No, ekologiczny. Rozłoży się po posiłku. No, na pewno. Myślę, że w ogóle można go też zjeść po posiłku. Taki deser. Dobre. Czyli ślepy Ricky wali we wszystko. Ślepy Ricky przynosi różne rzeczy. Kombinujemy. Nie chcą na gumę, teraz trochę zgasły. Spróbujemy dać im coś innego. Kadełko. Igora olejnika. Mi latający. Musiał dwa razy łupnąć, bo za pierwszym razem nie weszła mu przynęta do pyska. To są szatany, wariaty. Zaraz się zaplączy. Taki łot. Spijało, zobaczcie. Krwiopijcze. Złe pijawy, biedne szczupaki jedzą. Ale dobra, po dłuższej przerwie i taki bodziec jest dobry. Bum. Na rozruszanie. On tak. No ale jak on się musiał do tego dobrać? O, nie zaciąłem się, jeszcze raz spróbuję. O, jeszcze raz. Jak to ugryć? Musisz nad równowagą popracować. Nie. Ja na razie gram. Roll mops. Halo kolego. Weź. Weź wyłaś. Roll mops. Ja pierdzielę. Nie do wyjęcia. No dobra. Kolejny raz. Coffee time i tak dalej. Kilka godzin później. Kilka dni później. Bo... Ale zawino. Zobacz, Rickiego. Zjadł Rickiego? No nie ma. Tego, który się nie boi? Tego, co ślepego, co nie ma, nie widzi przeszkód.
dobra. Słuchajcie, znowu strzał pod łódką. Kolejny wariat. Z lewej do prawej, z przodu do tyłu. Widziałeś? Nie bum, widziałem. Co się wydarzyło? Rekomeka. Bulti's time, po prostu. Bulti's time. Kolejny pole. Co one robią ty? Rzeczy potwory. Taki wariat. Nieduży, ale... No, ciekawy układ rąk. No tak. Czyli mamy rozpoczęcie popołudniowej sesji. Można powiedzieć zgodnie z planem. Wczoraj znajomi Łukasza tak samo. Mieli krótką przerwę w ciągu dnia. No i właśnie 14:15. Dokończenie dnia i chyba my też mamy podobnie. Dobrze, dobrze, dzieje się. To jest niewiarygodne. Trzecia ryba. I na szczęście spadła. Już przestało być to koleżeńskie pływanie. Zaczęła się rywalizacja. Nie no, żartuję oczywiście. Ale trzecia ryba w ciągu kilku minut? No, w ciągu paru minut. Ale jaja. Bulti's time? Bulti's time, no tak jak się Radziu powiedział. Lekka główka, dwie kotwiczki i jedziemy z tematem. Tylko wpadło, w zasadzie wpadła guma do wody, dwa obroty. Siedzi i spadł. Życzliwy kolega. Co zrobić, nie zawsze ryby wyjeżdżają z wody. Drugie spotkanie z jeziorem Drużno mam już za sobą. Był to naprawdę udany, świetny dzień. Wyjechało sporo ryb. Staram się policzyć teraz w głowie, ale ciężko mi powiedzieć. Kilkanaście z całą pewnością złowiliśmy wspólnie z Łukaszem. Ryby sportowe, waleczne, często szalone, bo z lewej do prawej uciekały strony łodzi. Po prostu się działo. To był świetny jesienny dzień na Drużnie. Podobno niewiele się dzieje, to zresztą widać po łodziach w porcie, które nie wypłynęły. Nie ma takiego oblężenia jak w sytuacjach, gdy faktycznie ryba odpala. No ale jeżeli na Drużnie nie bierze tak jak dziś, no to chciałbym się znaleźć tutaj w momencie, kiedy faktycznie te ryby odpalają. Biorę pod uwagę, że mogą to być po prostu wówczas większe ryby, grubsze, rekordowe niekiedy, ale i tak jak na polskie warunki złowić co najmniej kilkanaście ryb, mieć co najmniej kilkanaście brań, wyjść spadów, to już jest dobry wynik i dobrze spędzony, dobrze przepracowany dzień na wodzie. Także drugie spotkanie z tym jeziorem po kilku latach przygotowań myślę, że spokojnie mogę zaliczyć do mega udanych. Świetne też łowienie, jeżeli chodzi o przynęty, o sposób ich prowadzenia, nie wymagający dużej finezji, ale tak jak mówiłem, zawsze wolę jednak trochę mieć rzeczy w zanadrzu, w swojej ręki, czyli żeby ta animacja była bardziej zależna ode mnie, ale i tak jakby ktoś chciał spróbować łowienia na tak zwaną bezbazę, na trochę większe przynęty, no to tutaj ma duże pole do popisu. Absolutnym hitem dzisiejszego dnia okazał się Bulti z 18 cm w kolorze Baltic Pike. Zaraz za nim dobrze sprawdzony przez Łukasza Ricky the Roach w kolorze Crazy Fire Tiger. No i niestety już na samym początku potwierdziła się reguła, że do zbrojka jest znacznie lepszym rozwiązaniem do gum niż główka jigowa, bo piękna ryba z całą pewnością największa dzisiejszego dnia spadła Łukaszowi po dość długim, walecznym holu tuż przy łódce. No a guma nawet nie miała wpiętej z siebie do zbrojki. Ryba wisiała po prostu na haku od główki jigowej. Także wybierając się na szczupaki, myślę nawet na płytkie wody, warto nawet większe przynęty zbroić głównie do zbrojki z jedną bądź dwoma kotwicami. W moim przypadku była to jedna kotwica
i nawet niewielkie ryby, które łowiłem na Bultiza 18 cm, bez problemu zacinały się i było można je efektywnie wyholować. No i też kolejna zależność, że całkiem spora guma nie gwarantuje łowienia wielkich ryb, a 50 z plusem 60 tego typu wielkości szczupaki absolutnie tych gum się nie boją i potrafią się na nie spokojnie zaciąć i skusić. Także mam nadzieję, że to dopiero dobry początek szczupakowej jesieni w Polsce. Życzę Wam, żeby przynajmniej też dla Was była bardzo udana. Łówcie wielkie ryby, spełniajcie swoje marzenia na koniec tego sezonu. No i żeby on okazał się naprawdę bardzo owocny. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć! Łukaniu, jaka była najlepsza Twoja dziś przynęta? Zielone cygaro. A później? Albo przed? No to druga była zielone cygaro. No dobrze, czyli mamy faworyta. No ale tuż zaraz za nim. Zaraz za nim uplasował się ślepy Riki. Ślepy Riki, który nie boi się niczego, bo niczego nie widzi. W związku z powyższym wpada w każdą szczupaczą dziurę i skutecznie je wabi. Więc myślę, że jest to bardzo dobry sposób, ażeby Bultiza również pozbawić oka. Pewnie! Siema! W końcu udało mi się dotrzeć nad jezioro. Co chciałem powiedzieć? Wiem. Ile jesteś od domu? 30 km, to kiedy będziesz? Za miesiąc. Kup choinkę, bo święta idą. Banner time. No nie chcę silnik podać. I po prostu Śnieżka była na ustawiane i żeśmy napływali dobre miejsca i ja oddawałem matkowi wędkę, żeby mógł się pochwalować. Koniec. Tak właśnie nie było.